pół roku wojny na Ukrainie, już pojutrze. I nie ma, proszę państwa, dnia, w którym byśmy dużo o tej wojnie, o Ukrainie, o stosunkach polsko-ukraińskich nie rozmawiali. Dzisiaj również nie będzie tego wyjątku. Jan Piekło, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od informacji, która pojawiła się dosłownie w ostatnich minutach. Walery Załużny, generał głównodowodzący wojsk ukraińskich, ten, który rzeczywiście dowodzi i ma w garści wszystkie nitki, dzisiaj ujawnił, że w tym konflikcie od 24 lutego do tej pory zginęło 9 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Straszna liczba, straszny dług, który ojczyzna wobec tych ludzi zaciągnęła. Widać w każdej ukraińskiej miejscowości nowe mogiły, widać nowe pogrzeby, widać wreszcie ludzi, którzy stracili swoich najbliższych i tych, którzy boją się, bo ich najbliżsi idą na front. Jak Ukraińcy sobie z tym dają radę? No, myślę, że ta informacja pojawiła się w obecnych okolicznościach, czyli zbliżającego się święta niepodległości Ukrainy, które wypada 24 sierpnia. Więc to pewnie była jakiś rodzaj podsumowania i hołd oddany tym ludziom, którzy walczą o to, żeby Ukraina mogła jako państwo trwać. Ja myślę, że Ukraińcy, zresztą wyniki badań, opinii społecznej potwierdzają, oni są w tej chwili coraz bardziej właściwie zorientowani na to, żeby Ukraina odzyskała wszystkie okupowane terytoria i żeby nie było tu jakichś negocjacji o charakterze zdradzieckim z Putinem. To jest właściwie postawa około 90% społeczeństwa ukraińskiego. Wcześniej mówiło się około 40 tysiącach ofiar i to się w sumie zgadza, bo na jedną ofiarę śmiertelną przypadają 3-4 rannych ciężej lub lżej. Ci ciężko ranni, to już nigdy nie wstaną z łóżka, stracone nogi, ręce, często i nogi, i ręce. Ci, którzy lżej ranni, no to są wielkie, wielkie straty. I chyba może też dlatego padła ta cyfra, by przypomnieć ukraińskim politykom, że nie można się cofać, że po ofierze śmiertelnej 9 tysięcy ludzi nie można powiedzieć, no dobra, to się jakoś dogadajmy, może te tereny dla was, te tereny dla nas. No taki wariant właściwie chyba już nie wchodzi w rachubę, a poza tym wypadki rozwijają się w tempie szalonym. Wybuchy na Krymie, zagrożenie bezpieczeństwa Rosjan na samym Krymie, plus ostatnie wydarzenie związane z wysadzeniem w powietrze samochodu Aleksandra Dubina z jego córką w środku. I planowany proces w Mariupolu, pokazowy proces w stylu czysto stalinowskim ukraińskich obrońców Azowstalu. To wszystko się układa już w jedną całość i z której właściwie dość jasno wynika, że jakakolwiek szansa na negocjacje w tej chwili pokojowe jest bardzo mała. To powiedzmy, jakie są teorie dotyczące tego ataku na samochód Dugina. Doszło do niego w nocy z soboty na niedzielę. Rosyjski ideolog taki, on opracował taką ideologię, która zastąpiła komunizm tej ekipie putinowskiej. Ideologię, no właśnie, jak pan ją by w kilku zdaniach streścił? To jest coś hybrydowego pomiędzy nazizmem a sowietyzmem. On był zresztą członkiem tej takiej partii neobolszewicko-nazistowskiej założonej w Rosji. Ja myślę, że niektórzy go porównują do Rasputina, że on jest takim Rasputinem Putina, Dugin. No nie wiem, oni
przede wszystkim budował pozycję Putina za granicą, występując na różnych forach, różnych prawicowych organizacji, szczególnie we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Był rozpoznawalny i no, myślę, że jego rola w tej koncepcji Putina na ruski mir, no może jakaś jest, ale nie jest ona zbyt wielka. No to prawda, tym bardziej zagadkowe jest to morderstwo dokonane rękami służb czy tych partyzantów, jak słyszymy, rosyjska armia republikańska. Coś takiego się pojawiło w Kijowie. Pan Ponomariow, który jest tam rzecznikiem tego, że zaczął opowiadać takie historie. Pan wierzy w istnienie rosyjskiej armii republikańskiej i tego, że w Moskwie dokonała takiego zamachu? No ja mogę wierzyć w potrzebę, żeby Rosjanie w to wierzyli. Tu bym się zgodził. Natomiast Ilja Ponomariow to jest były deputowany do Dumy Rosyjskiej i należy przypomnieć, że on był jedynym, który głosował przeciw aneksji Krymu. Musiał wtedy z kraju uciekać. Zdaje się, że wyjechał do Stanów, a potem pojechał do Kijowa, do Ukrainy. To jest ciekawa postać, pewnie też mocno kontrowersyjna, bo ona była zaangażowana również w jakieś biznesy dotyczące ropy naftowej. Natomiast coś się w Rosji dzieje, no bo rzeczywiście dochodzi do ataków na tory kolejowe. Wysadzane są w powietrze składy wiozące broń i amunicję na front. Jest jakiś problem z wybuchami w fabrykach amunicji, które się właściwie nieperiodycznie, ale dość często zdarzają. No i są ataki na punkty rekrutacyjne do armii rosyjskiej, więc coś tu na rzeczy jest. Natomiast czy to jest rzeczywiście zorganizowane i czy to jest już partyzantka, która działa w sposób uzgodniony, ma program, no to tego nie byłbym pewien. Być może jest to połączenie wielu czynników i tutaj Ilja Ponomariow stara się zbudować kapitał polityczny na to. Może tak, czyli co? Działania tajnych służb, to służby wywaliły tam, podłożyły tą bombę i zabiły córkę Dugina. Dlaczego? Rzeczywiście reakcja Rosji w tej chwili, która od razu błyskawicznie oskarżyła Ukrainę o śmierć córki Dugina, wskazywała na to, że nie robiono tam jakichś bardziej wnikliwych badań tego tematu i wymyślono coś, co jest najprostsze i najłatwiejsze i pozwala oskarżyć Ukrainę i być może pozwala ją również zaatakować 24 sierpnia w sposób być może zaskakujący. No właśnie, ciekawe w jaki sposób mogą nas Rosjanie zaskoczyć, bo wydaje się, że już wszystko o nich wiemy, jeśli chodzi o okrucieństwo wobec cywilów, jeśli chodzi o zastosowanie broni, brutalność. Tu wiemy już absolutnie wszystko. Rosjanie też traktują w zasadzie wszystko. I dostawy energii na Zachód, i to, co zajęli, również jako narzędzie szantażu. Szantaż atomowy, szantaż nuklearny. To jest wiadomość. I Rosjanie dostali też informację, że jakikolwiek wybuch, jakiekolwiek uwolnienie radiacji z elektrowni w Zaporożu, to jest największa elektrownia atomowa w Europie, jeśli nie na świecie, będzie powodem, będzie pretekstem do włączenia artykułu 5 NATO, czyli mamy do czynienia z strefą zakazu lotów, mamy do czynienia z obroną przeciwlotniczą tego terenu, no i wszystkimi innymi działaniami, które Pakt Północnoatlantycki mógłby podjąć. I widząc, co reprezentuje sobą armia rosyjska, chyba nie mamy wątpliwości, że skutki takiego działania byłyby opłakane dla Rosjan. No prawda, poszedł bardzo mocny sygnał. No i to wydaje się być słuszne stanowisko Zachodu i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, że w sytuacji uruchomionego wycieku materiału radioaktywnego, który by opadł na Europę Zachodnią, na kraje NATO, no to się kwalifikuje jako po prostu atak. Mamy informację
dotyczące składu osobowego tej armii orków, która zaatakowała Ukrainę. Okazuje się, że tam w ogromnej większości są mieszkańcy najbiedniejszych regionów Rosji. Tuwy, Dagestanu, tej żydowskiej republiki, tam w ogóle z nad Oceanu Spokojnego. I w przypadku wypadkach śmiertelnych, no to na jednego obywatela czy mieszkańca Moskwy przypada w skrajnym przypadku 275 buriatów. Kolejna informacja z tego cyklu. Otóż buriaci zaczęli strzelać do kadyrowców, gdy doszło do dyskusji na temat podziału łupów z któregoś z zajętych ukraińskich miast. Co pan wie na temat morale tej z armii okupacyjnej? No, ono jest bardzo kiepskie. Morale jest trzymane tam przy pomocy strachu i przy pomocy kadyrowców, których właściwie Putin używa w roli NKWD. I zdarzały się przypadki po prostu strzelaniny. Zresztą pan redaktor już wspomniał o walce o podziały łupów, ale również zdaje się dochodziło tam do odmowy wykonywania rozkazu i do po prostu czy to egzekucji, czy po prostu strzelaniny pomiędzy żołnierzami z różnych republik i być może wagnerowcami, ponieważ cała ta operacja specjalna putinowska trzyma się o wagnerowców, grupę Wagnera i o kadyrowców, którzy pełnią rolę policji politycznej, tam, mający utrzymać morale. Czyli to powiedzmy, jak to wygląda naprawdę. Z wzorem wojny z 1945 roku jest front, idą żołnierze do przodu, a za tymi żołnierzami posuwa się linia właśnie NKWD-zistów. Gdyby oni chcieli wracać z tego frontu, to wtedy NKWD strzela do tych swoich żołnierzy, którzy chcą się po prostu wycofać. Tak to wtedy wyglądało, tak wygląda teraz, chociaż może dojść do sytuacji, w której właśnie ci żołnierze też użyją swoich karabinów. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Jakie tutaj możliwości wyjścia z tej wojny ma Władimir Putin? Bo ostatnio słyszymy coraz mocniej, że to Rosjanie chcą rozmów pokojowych, no a Ukraińcy się nie zgadzają. No, myślę, że właściwie jedynym rozwiązaniem w tej chwili, szczególnie po słowach prezydenta Zełenskiego, który powiedział wyraźnie, że jeżeli dojdzie do stalinowskiego pokazowego procesu obrońców Azowstalu w Mariupolu, który Rosjanie planują, no to nie ma mowy o żadnych rozmowach pokojowych. Zresztą i tak tych rozmów pokojowych nie było. I właściwie w tej chwili jedynym wyjściem dla Rosji przede wszystkim to jest zdetonowanie Władimira Putina i stworzenie możliwości rozwiązania tego konfliktu w inny sposób, wycofania swoich rosyjskich wojsk z terenu Ukrainy. Czy to jest możliwe do wykonania teraz? No, nie wiem, może jest. No właśnie, nie wiemy. Tutaj władza Putina jest zależna. Czy jest jakieś opcje takie, żeby Putin powiedział, no generałowie poszli za daleko, ja nie wiedziałem, to nie miała być żadna wojna, no i w rezultacie, nie wiem, skazać tam dwóch czy trzech generałów, którzy przekroczyli swoje kompetencje i powiedzieć, że w sumie nic się nie stało. Wojska wracają na linię 23 lutego, no i mamy sukces. No tak, czegoś takiego chyba się nie da zrobić. No, droga do tego może prowadzić przez właśnie no, upadek czy dezintegrację Federacji Rosyjskiej, rodzaj konfliktu wewnętrznego, który by nastąpił w wyniku obalenia Putina. I wtedy oczywistą rzeczą będzie, że te wojska będą potrzebne nie na Ukrainie, tylko zupełnie gdzie indziej, będą potrzebne w kraju. I nie jest wykluczone, że to jest właściwie najlepsze wyjście i dla Rosji jako takiej, i oczywiście dla Ukrainy, dla nas i dla całego świata i dla Europy. Święto Narodowe Ukrainy przed nami. To jest kraj, który toczy wojnę, kraj, z którego ile? 1/3 mieszkańców wyjechała w tej chwili na zachód i pytanie, kto wróci. Trwa walka o granice. Ta wojna
błyskawiczna ofensywa się nie udała, ofensywa w Donbasie też nie za bardzo, chociaż te wojska rosyjskie cały czas się posuwają, mimo broni, mimo poświęcenia ludzi, nie udało się Ukraińcom zatrzymać tego powolnego marszu wojsk rosyjskich. Czy jesteśmy, tak już na koniec tej rozmowy, blisko jakiegoś punktu przegięcia, punktu, w którym to Ukraińcy będą, przypuśćmy, zwyciężać, a Rosjanie się cofać, czy też te rezerwy rosyjskie są tak ogromne, taka jest przewaga ilościowa Rosjan, że nie da się tego walca zatrzymać? Klucz do rozwiązania tego wszystkiego jest pewnie w Moskwie i na Kremlu i w rękach ludzi, którzy zdecydują się na odważny gest usunięcia Władimira Putina. Natomiast to, co Ukraina w tej chwili zrobiła, czyli uderzenie w Krym, to jest cios w bezpieczeństwo Rosjan, która była już przyzwyczajona, przyzwyczaiła się przez te parę lat do tego, że Krym to jest właściwie nietykalny i że to jest część Rosji i niestety spora część zachodniej elity politycznej się z tym zgodziła. No i zdaje się, że to poważnie, to jest przełom, to poważnie zagraża całej operacji Putina i tak samo jego pozycji w samej Rosji. Czyli chodzi o atak na klasę średnią, na tych, którzy wypoczywali sobie na Krymie, mają mnóstwo pieniędzy i tutaj nagle również ich bezpieczeństwo w tej wojnie zostało zagrożone. No zobaczymy, czy ta hipoteza się potwierdzi. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie, był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję również. Państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Teraz połączymy się z Arturem Żakiem, dziennikarzem Radia Lwów. No i znowu na gorąco z pierwszej ręki informacje z Ukrainy.